Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. To będzie bardzo słaby komentarz, dlatego że bez wideo, a tylko audio. No ale cóż, a po co nam właściwie w komentarzach wideo? Przecież komentarz to jest głównie Słowo, więc po co mój face, moja buzia, moja gęba? Najważniejsze, żeby było moje Słowo. Mam nadzieję, że nie najgorsze. Komentarz do czwartej niedzieli zwyczajnej, która przypada na 30 stycznia. Pierwsze czytanie z Jeremiasza 1, rozdział, wersety 4 do 5 oraz 17 do 19. Psalm 71. Drugie czytanie z 1 Koryntian, 12 rozdział, wersety 31. Po 13 rozdział, 13 werset, czyli hymn o miłości. I wreszcie Ewangelia, Łukasz, czwarty rozdział. Wersety 21 po 30. W Jeremiaszu słyszymy, że Bóg ustanawia Jeremiasza prorokiem. I potem mówi: bądź śmiały, nie bój się. A także, będą walczyć z Tobą, ale Cię nie zwyciężą. No i wreszcie, bo Ja jestem z Tobą. Zwróćcie uwagę na, hmm, na taką matrycę tutaj proroczą. Bóg jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Bóg go powołuje i Bóg da mu ostateczne spełnienie, zwycięstwo, zbawienie. A pomiędzy Bogiem, który powołuje, i Bogiem, który przyjmuje, Bogiem na początku i Bogiem na końcu, jest walka. Są źli ludzie, nic po nie. Chuliganizm, źli ludzie, podstępni, którzy. Będą się sprzeciwiać prorokowi, a on ma się sprzeciwiać im. On ma być wierny Bogu, a nie im. A więc ma być śmiały, odważny, nie ma się bać. Yy, musi być kontra, musi walczyć. A więc walka w środku i Bóg na początku i na końcu. Między Bogiem i Bogiem walka. Między Bogiem i Bogiem lęk, który ma być mm, przezwyciężony przez śmiałość, przez odwagę. Ta śmiałość i odwaga są powiązane z tą ufnością w Boga, który mnie powołał i w Boga, który da mi zwycięstwo. Dzięki Bogu i w Bogu mogę zadzierać nosa i muszę zadzierać nosa i muszę być śmiały i muszę być kontra. Sam Chrystus to przeżywał. Pokazuje to dzisiaj właśnie ta Ewangelia. Chrystus wyjaśnia Izajasza bodajże w Nazarecie u siebie. Oni są i zachwyceni i w niedowierzaniu. Niedowierzają, ponieważ no, znają Go. Niedowierzają, ponieważ znają. Niedowierzają Bogu i posłanemu przez Boga, dlatego że dowierzają sobie swojej wiedzy, swojej autopsji, swojej intuicji, swoim uprzedzeniom. Niewiara żydowska, podobnie jak każda niewiara, zaczyna się jako od jakiejś wiary. Tam, gdzie jest wiara człowieka w samego siebie, tam, gdzie jest zawyżona samoocena, tam, gdzie jest bycie pewniakiem, niedopuszczanie innych do głosu, niezważanie na głos innych, uważanie się za autorytet, za guru, tam, gdzie jest taka wiara w siebie, zadufana, pewna, tam musi być już niewiara we wszystko, co jest obce mi, również niewiara w Boga. A więc niewiara zaczyna się od jakiejś wiary, od złej wiary. Zła niewiara ma swoją genezę w złej wierze. No i skutek jest taki, że Bóg skieruje swoje słowo, czyli swoich proroków, do ludzi innych, i do narodów innych, tych narodów, które nie są tak pewne siebie, tak zadufane, zadufane w sobie, tak hełpliwie, hełpliwe i, i pyszne. A więc. Do jakiejś wdowy w Sarepczysnońskiej, do jakiegoś naamana, obsypanego chorobą, trądem Syryjczyka. Ale widać też, że troszeczkę nie ma sensu kory korygować takich ludzi, którzy odrzucają proroków, ponieważ stają się oni podwójnie antyproroczy. Do tej pory zwalczali proroków, a teraz, gdy Jezus powiedział im te słowa, Będą starali się zwalczyć samego Jezusa, czyli proroka proroków. No dobrze. Jak rozpoznać prawdziwą religię? Prawdziwa religia jest tam, gdzie jest proroctwo, gdzie są prorocy. Religia powinna mieć w sobie mechanizm przeciwko samej sobie, przeciwko religii. Religia musi mieć mechanizm przeciwko religii, przeciwko wypaczeniom tej religii, przeciwko rutynom. Przeciwko kompromisom, przeciwko zamiennikom i zmiękczaczom, przeciwko podmianie kultu Boga przez kult człowieka. Bo choć prorok jest dla narodu w swojej istocie, w mianowniku, to jednak na powierzchni, w liczniku, prorok często musi występować przeciwko narodowi, wszak przynosi nie tylko pozytywne, na przykład obietnice czy oceny, ale również krytykę, również oceny negatywne i ultimata. Prorok nie daje więc spokojnie żyć, dlatego że żąda kultu Boga, a nie kultu człowieka. Stąd właśnie nie daje możliwość oklapnąć w spokoju i wyluzować w komforcie. A więc spokój i komfort to jak gdyby charakterystyka kultu człowieka, kultu samego siebie. Co w zamian robią. Naród i religia, czyli królowie i kapłani, arcykapłani. Oni kneblują proroków, zamykają im usta, oni starają się, się ich wystraszyć, lękają ich, oni ich wyrzucają, polują na nich, w końcu zabijają. Co robi Bóg? Bóg przestaje posyłać proroków. Zostawia taką religię niczym martwego owada na ścieżce. Rytuały tej religii stają się martwe. Dlatego, że gdy w chórze kościelnym nie ma Mojżesza, Eliasza, Jeremiasza, Izajasza, Jana Chrzciciela, Jezusa i apostołów, no to w takim kulcie nie ma już nic. Wtedy koniec już z prowadzeniem Bożym, z opatrznością Bożą, ale też z przebaczeniem Bożym i z łaskawością Boga. Religia staje się martwą. Staje się nie tyle rutyną, może być subiektywnie przeżywana bardzo, na sposób no, bardzo tak wzruszeniowo, ale staje się już tak naprawdę pustym kultem. Naród przestał przyjmować proroków. Bóg przestał przyjmować modlitwy narodu. Nie chcecie mojego słowa, mówi Bóg, nie zechce waszego słowa. Będziecie mnie prosić, ale niebo będzie głuche, tak samo jak wy byliście głusi i wrodzy. Wobec moi, moich proroków, ambasadorów mojego słowa, moich posłów. Będę głuchy dlatego, mówi Bóg, że zamieniliście kult mnie na kult człowieka, kult spokoju, wygody i komfortu. A taki kult, czysto humanistyczny i bez Boga, a więc bezbożny humanizm to ukryty satanizm, to istota satanizmu. Tak jak mówi Jezus: Odejdź ode mnie, zejdź mi z oczu, stań za mną, szatanie. Bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu, bo jesteś humanistą, a nie teologiem. Tak więc wtedy, przy takim odrzuceniu proroków, istota Bożego działa w religii zanika. Co mamy wybrać kult czy proroctwo? Obie te kategorie są potrzebne. Kult to też jest wola Boża, choć w swej strukturze indukcyjna. Bóg chce, abyśmy my z dołu kierowali coś ku Niemu, ku górze czyli modlitwę, Czyli wyznanie, czyli ofiary. Jest to rzecz indukcyjna, z dołu do góry. A proroctwo to też jest wola Boża, tylko że dedukcyjna. Dotyczy tego, co przychodzi z góry do dołu, co jest Boże i przychodzi do nas. To, co ludzkie, indukcyjne, a więc kult, może zamienić się w rutynę. A to, co dedukcyjne, przychodzi z góry, jest produkcji boskiej niebiańskiej, raczej nie grozi rutyną, przyzwyczajeniem, ale nie uspokaja, ale będzie jak żądło albo jak świeża bryza od morza. Przykładem takiego głosu proroczego jest na przykład w kościele prawosławnym moskiewskim diakon Andrzej Kurajew. On stawia prorocze pytanie. Dlaczego takie zniszczenie chrześcijan w XX wieku? Skąd taka kara na prawosławie moskiewskie? Zniszczone kościoły, cerkwie, zniszczeni biskupi, księża, zakonnicy, monastery, zniszczeni wierni i przede wszystkim zniszczona wiara? Skąd taka kara? Za co taka kara? Za jaki grzech? Co musimy zmienić? żeby Bóg nie musiał nas bić ponownie. Kościół prawosławny, podobnie jak i chyba też nasz katolicki, nie zajęły się tym pytaniem. Nie zinterpretowały komunizmu jako kary Bożej. A warto byłoby, choćby na wszelki wypadek. Kościół zaczął odnawiać kult, kształcić kapłanów, wyświęcać biskupów, odbudowywać i budować kościoły, cerkwie. Zaczęli odnawiać kult, rzeczywistość indukcyjną, a gdzie rzeczywistość dedukcyjna? Stąd jest groźba, że Bóg nie będzie prowadził swojego kościoła ku zwycięstwu, ale ku kolejnym karom. Jest groźba, że Bóg pozbawi kościół siły swojej, a wtedy kościół, jako instytucja w tym momencie już bardziej ludzka, przegra w starciu z mocami ciemności. Psalm 71 To krzyk proroka, to Jego płacz, to Jego modlitwa, to Jego wyznanie, Jego kredo, to Jego ucieczka od narodu, od Kościoła, ku Bogu. Bo Bóg jest twierdzą, opiekunem, ucieczką. Prorok będzie opiewał swego Boga, swego dobrodzieja i pomocnika, chodzącą dobroć. Ten psalm to modlitwa proroka cierpiącego, uciskanego przez Kościół i przez naród. Prorok, nawet jeśli ucieka na pustynię, daleko od świątyni, pozostaje epicentrum religii. To on, prorok, jest epicentrum religii, to z nim, a nie ze świątynią jest Bóg. To w nim spozycjonowana, na nim spoczywa oko Boże, a nie na kulcie. Kult staje się epicentrum i źrenicą oka w głowie Boga tylko wtedy, jeśli w tej świątyni, w tym kulcie uczestniczą Mojżesz, Eliasz, Jeremiasz, Izajasz, Jan Chrzciciel i apostołowie, jeśli oni śpiewają w chórze kościelnym i to z uśmiechami. Bo jak mówi Bóg przez proroka, co mi po waszych ofiarach, po waszym kulcie? Chcę poznania Boga, chcę posłuszeństwa, chcę zaufania, chcę relacji, chcę przyjaźni, chcę miłości. A jeśli w świątyni proroków nie ma, bo oni na dzikich polach uciskani przez kapłanów, to czym jest taka świątynia, jeśli te same kapłańskie usta uwielbiają Boga i te same usta wydają wyrok na jego głos proroczy? Jeśli te same ręce podnoszą kadzidło na cześć Boga i te same dłonie ciskają kamienie przeciwko bożym prorokom? Wtedy taka świątynia zamieni się, na... To jest katownia, katownia proroków To są kazamaty dla proroków To jest jaskinia zbójców To jest rzeźnia Nie świątynia, a rzeźnia No i ostatnie czytanie Pierwszy Koryntian 13 Zinterpretujmy w tym deseniu w, tym, w, tej, w tej zharmonizujmy z tym, co o czym mówimy. Otóż Prorok krytykuje wszystko w religii. Wszystko to, gdzie brak prawdziwej miłości, tak jak w pierwszych trzech wersetach 13 rozdziału. Gdzie krytykuje religię, która może być jak modlitwa, choćbym mówił językami ludzi, aniołów. Choćbym mówił najpiękniejsze modlitwy. Choćbym miał wszelką wiedzę teologiczną i te, i teodycejską i filozoficzną i antropologiczną i moralną choćbym miał dar prorokowania im był miał przenikli, przenikliwe oko choćbym czynił cuda i góry przestawiał z nizinami choćbym miał ascezę wielką aż po spalenie samospalenie się w służbie boga w aktywizmie kościelnym i choćbym rozdał wszystko ubogim w charytatywności, a nie było tam miłości, to to wszystko funta kłaków warte. To jest ta krytyka proroków. Oni szukają miłości, i gdy miłości nie znajdą, to kręcą nosem, krytykują, hejtują. Prorok od czwartego aż do końca wersetu chwali miłość, promuje miłość, kocha miłość, i dyskredytuje wszystko, co ją nie jest prorok bro broni miłości, pokazuje jej piękno i broni miłości przed wszystkim religijnym, co jest bez miłości. Prorok chce, żeby religia rozkwitła miłością. Religia bez miłości to ukryty satanizm. Do niego suma sumarum prowadzi. Tylko miłość jest prawdziwym kultem. Tylko miłość jest prawdziwą wolą bożą. Tylko miłość jest kwintesencją religii. Tylko taką religię gotów jest przyjąć Bóg. A skoro tak, to i prorok.